Prezydent miasta Czesław Rękiewicz, wzorem wielu innych samorządowców, wystosował do komisarza wyborczego w suwałkach apel o przełożenie terminu wyborów prezydenckich. Organizacja wyborów prezydenckich w obecnej sytuacji staje się praktycznie niemożliwa. Należy również brać pod uwagę negatywny rozwój sytuacji i skutków rozszerzania się epidemii, co obecnie ma miejsce i o czym informują władze państwowe. Czytamy w piśmie podpisanym przez Czesława Rękiewicza. W organizację wyborów zaangażowany jest ponad 30 osobowy zespół pracowników urzędu z wydziału organizacyjnego, spraw obywatelskich, informatyki czy finansów. Ewentualne i prawdopodobne zachorowanie choćby jednego z tych pracowników oznacza z automatu obowiązkową 14-dniową kwarantannę wszystkich pracowników, z którymi osoba zarażona miała kontakt. W praktyce oznacza to zamknięcie całego urzędu, podnosi Rękiewicz. Dodatkowo w organizacji i przeprowadzenie wyborów zaangażowanych będzie łącznie ponad 400 osób członków komisji, obsługi informatycznej i innych. Do udziału w wyborach uprawnionych jest w mieście niemal 53,5 tysiąca obywateli. Zabezpieczenie ich wszystkich w warunkach epidemii jest poza organizacyjnymi i finansowymi możliwościami samorządu.